Twy. Mam nadzieję, że będzie dobra głośność dźwięku. Proszę bardzo, w zespole Opór IMX 1305 Rysiek, Rexar na Esterfale, dwa Super Conquerory i 3 Isy 7, czyli jednak IMX 1305. Tego się nie spodziewałem. W zespole Birne mamy TSTLT, 2 CS63, 2 Super Conquerory i 2 Isy 7. Czyli zespół Opór bardziej defensywny skład, no bo w końcu STRV, ale to wynika z tego, że jesteśmy jako Polacy drużyną broniącą się. Niemcy atakują. Niemcy lubią atak, Niemcy lubią Blitzkrieg, ale czy tym razem wygrają? Zobaczymy. Rysiek, bardzo początek ofensywny. Próbuj upewnić się, że nikogo nie ma w mieście. No ale udało mu się chyba wykryć IS-7, więc się spisał. To jest ten niemiecki gracz. Hero w nim. Powiedzieliście, żebym troszeczkę przyciszył, więc przyciszyłem. Mamy bardzo małe siły w lesie, więc jeśli Niemcy dadzą radę określić, gdzie są siły zespołu Invil, to będzie naprawdę niewesoło. No, ale na razie nie zapowiada się, aby do tego doszło. Niemcy spokojnie analizują, szukają czułego punktu, próbują określić, gdzie jest po prostu team przeciwny. Teraz mówicie, że nie ma dźwięku. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. To jest TLT, teraz widzimy, że wykrył Davida. David ukarany pociskiem chyba z środka przez Super Conquerora. Rysiek niestety nie jest w stanie tutaj wiele zrobić 105. Ona jest bardziej do robienia uszkodzeń, aniżeli do podświetlania. To nie jest to samo co test LT. No początek na pewno niekorzystny dla nas, bo ponieśliśmy straty, ale nie są one na tyle duże, żeby tutaj panikować. Niemcy mają tylko delikatną przewagę. Delikatną, ale mają. I przyjechali i uciekają. Byli i już ich zaraz ma nie być. Gracze z Połubirne wycofują się z tej flanki. Widzą chyba, że nie ma sensu tędy atakować, bo tutaj jest za dużo czołgów. Lepiej będzie pojechać na drugą stronę. Mają czas. 5 minut jeszcze do końca rundy. Przypominam, że w przypadku upływu czasu mamy zwycięstwo polskiego teamu. Amidas, TTV, bardzo dziękuję za subskrypcję z Prime'ikiem. Dziękować panu. I tak jak powiedziałem, zdecydowanie teraz Niemcy skupiają się na lesie, wiedząc, że tutaj jest tylko jeden czołg, Super Conqueror. Wjechaliby i wcześniej, ale już teraz mają i tak spore informacje na temat ustawienia wroga. Ten tester, to zobaczcie, że nie napotka żadnego oporu. On może z łatwością wykryć tego Super Conquerora. To jest bardzo zły moment dla zespołu Opór. Bardzo, bardzo zła wiadomość. Bardzo dziękuję, Kornik90, tobie również za subskrypcję z Prime'em. Kornik, zobaczmy, że blinduje, ale nie ma pojęcia, gdzie jest drużyna przeciwna. Teraz dostał kolejny strzał. Polacy mają naprawdę duże problemy. Na szczęście nasi również robią damage. Konrad również oberwał. Mamy stratę 800 HP. To są już, wiadomo, dwa strzały. Na pewno widać, że cała drużyna niemiecka jest skoncentrowana na ataku laskiem. Teraz 2 IS-7 będą prowadzić natarcie. Za nimi będą jechać CS-63. Jadą IS-7. Tisek jest w tarapatach.
będzie robił tyle, ile fabryka dała. Jego cel jest prosty, zrobić maksimum. Nie, że w dolną płytę IC7 przebija po raz kolejny, ale jego losy są już policzone. Tego na pewno nie przetrwa. Oddaje kolejny strzał, weszło. Powinien jeszcze oddać strzały. Teraz wyrwał potężną salwę od wroga. Próbuje fokusować Hantogę w IC7. C63 go męczy. Robi. Jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden strzał. Nie przebił niestety IC7 tym razem. Tutaj błąd polskiego gracza i Niemcy wygrywają las. Niestety. Gramy już w szóstkę. Naszą nadzieją jest to, że do końca bitwy jest mało czasu. 2,5 minuty. Rexer oddaje teraz strzał w las. Mimo tego, że straciliśmy czołg i gramy w szóstkę, życie mamy więcej. To jest fakt spowodowany ISM-7, ale też Sterfem, który teraz trafił dwukrotnie. Niemcy mają naprawdę bardzo mało czasu. 2 minuty. Długo zajęło im wygranie tego lasu i teraz będą musieli wykonać ruch w pośpiechu. Rysiek bardzo blisko linii ognia, ale podświetla. Teraz to jeszcze przedowuje swój magazynek. Kubas podświetla środek tak, aby nikt nie podjechał. Bez zauważenia. Minuta 40 sekund do końca bitwy. Czasu jest naprawdę mało, ale drużyna niemiecka wciąż nie zdecydowała się na żaden poważny ruch. Teraz spota może dostać STRV. Widzimy, że STRV dostaje lampeczkę. Te stelty mierzy w jego kierunku. Piękna seria niemieckiego zespołu i teraz Rexar musi się wycofać. To kosztowało go bardzo dużo zdrowia. Te stelty zrobił robotę, ale to nie zmienia faktu, że Niemcy mają tylko minutę. Ich największą szansą na zwycięstwo jest oczywiście kapowanie. Teraz ważny strzał STRV-em. Kolejny strzał w Super Conquerora. Niemcy tracą bardzo dużo życia, próbując wjechać tutaj w to zagłębienie. Te stelty ma spota. Czy uda się go trafić? Rexer nie dał rady. Teraz strzał w bok wieży IC7. Niemcy mają już stratę 4000 HP. To jest naprawdę bardzo dużo. Rexar jest niestety na hite i teraz skończy go. Rysiek również pada. Tracimy dwóch graczy. Ale to i tak wciąż wygląda bardzo dobrze. Tracimy Konrada. Niemcy mają 5 czołgów, mamy 3. Ale musimy wytrzymać tylko 20 sekund. 20 sekund i mamy zakrepane zwycięstwo. Teraz David rozwala CS-63. Pan z fury Super Conquerorem kończy IC-7. I Niemcy mają już tylko 3 czołgi. 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Koniec czasu. Polacy wygrywają pierwszą rundę na Prochorówce. Wygrywamy swoją obronę. Mam nadzieję, że zaraz wygramy także swój atak. Dobry początek. To na pewno jest. 430 U. CS-63 razy 2. 2 super konie. 2 super konie. I IS-7. Największą niespodzianką chyba ten 430 jest. Ciekawy jestem, co skłoniło graczy do tego pojazdu. Czemu akurat on? Wydaje mi się, że drużyna polska może być z tego zadowolona, bo to nie jest OP czołg. Fajny start Ryśka. Udało mu się wykryć IC-7, ale sam dostał też lampkę. Drużyna niemiecka bez czołgu lekkiego jest trochę tutaj bez wiedzy, co robić, jak się ustawić. Jeśli udałoby się naszym wykorzystać te stealthy, możemy to wygrać. Tylko musimy wykorzystać lighta. Nic nie powinno jednak wykryć te stolte. Proszę bardzo, 430U z CVS-em, systemem obserwacji dowódcy i cichym układem wydechowym. Ależ zaskakujący wybór. Czyli tego 430U wzięli do podświetlania.
Dobry początek. Quickie Baby im podpowiada moduły. Początek bitwy bardzo spokojny, Polacy na razie badają teren, ale wydaje mi się, że czym więcej czasu minie, tym bardziej będziemy musieli kombinować laskiem tym test LT. Rysik próbuje badać teren, szuka tego 430U. No na lajcie Rysik ma standardowy zestaw. System obserwacji dowódcy, fioletowa optyka i różowy cichy układ wydechowy. Osłaniać go może dwóch graczy i 7 i Super Conqueror, więc jakoś dużo. Rysiek rozpędził się, podjeżdża lasem. Jego misja to oczywiście wykryć 430. A tutaj widzimy pozycję niemieckich graczy, bardzo, bardzo defensywne. STRV jest po jeszcze lewej stronie tutaj, jak popatrzymy na A0. A Super Conqueror w pozycji na wieżę upewnia się, że nikt nie będzie atakował górką. Cztery minuty do końca czasu. Polacy jeszcze nie stracili życia, ale nie wykonali żadnego znaczącego ruchu. Jest naprawdę mało czasu. Chyba będziemy atakować linią 7, środkiem. Tak to wygląda, mamy tutaj skumulowane siły. To jest TLT dojeżdża na górkę. Niemcy mają na tej flance 4 pojazdy, 3 w lesie, 4 na ustawione na tory. I teraz, proszę Państwa, idzie atak, zapowiadany atak Mark jest fokusowany. Nasi widać, że tutaj mają możliwość go skończyć, potrzebują jeszcze tylko 2 dobre strzały. Dość mocne straty poniósł Rexar, ale nie zmienia to faktu, że to wciąż nie wygląda aż tak źle. Dopiero teraz niestety Rexar dostał podpałkę, co sprawiło, że nasza przewaga została stracona i teraz to Niemcy wyglądają dużo lepiej. Druga podpałka, proszę Państwa, teraz Team i STRV podpalił Kubasa i w tym momencie no to wygląda to już fatalnie. Jak mieliśmy jeszcze tego CS-a, to jeszcze pół biedy, ale jak go straciliśmy, no to już nie. Ten STRV zrobił za dużo. Dwie minuty 35 sekund do końca. Rysiek będzie pewnie coś kombinował lasem. No ale tutaj jest ten nieszczęsny 430, prawda? Niewiele brakowało, aby tam kolizja była. Rysiek, zobaczcie, wykryty bardzo szybko przez 430. Poleciały strzały, niestety Rysik ma spota, będzie jechał pod spotem, może polec teraz. Ma tylko 300 życi, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ryzykowne, aby jechać pod spotem. No i proszę Państwa, tracimy Ryśka. David również nie wygląda bardzo zdrowo, ma tylko 600 HP. Teraz udało się co prawda skończyć 430,
ale Polacy nie mają jak zaatakować tym razem, do tego jeszcze STRV robi tutaj ładne szkody. Straciliśmy Davida, no i w tym momencie chyba trzeba już powiedzieć sobie, że tej bitwy to my nie wygramy, zostały nam dwa czołgi, a rywale mają przewagę 7000 HP. Ostatni czołg nasz w bitwie C63 Tiska. Strzało oczywiście na daleko. Davey jeszcze tutaj trafia w magazyn amunicyjny polskiego gracza. Jest przez to na hita i już raczej nie przoduje. Dokładnie. No i tym razem to Niemcy są górą. Bardzo łatwe zwycięstwo zespołu Birne. Lepsze, łatwiejsze niż nawet nasze. Także mamy 1-1 i będzie trzeba przejść do kolejnej mapy. Teraz chyba będzie Himelek. Tak mi się wydaje, że teraz będzie Himelek. Po dobrym początku, druga gorsza runda. Dwie podpały. To na pewno był ważny moment tej bitwy. Te podpały, które nas pogrążyły, szczególnie CS-63, który się spalił. Zobaczcie damage. Przechodzimy do kolejnej bitwy. Proszę Państwa, zespole Opór. Tym razem CS-63 Super Conqueror, 2MX-50B i 313. W zespole Birne, 1 Baczat, 2 Super Conquerory, 2 obiekty 277 i 2 ISY 4, więc na pewno mamy dużo więcej magazynków w zespole polskim. Co przy ataku ma znaczenie, aby zrobić dobry wyjazd, potężny wyjazd. Póki co nasi zajmują tory, do tego zamek, czyli klasycznie tory będą zajęte przez zespół niemiecki. Strzał Rexara niestety nietrafiony. Konrad odbił pocisk ISA-4 na szczęście. Tobi na awku, proszę bardzo, jednak Baczation nie wczytał się do bitwy. To może być nasza największa szansa w tej rundzie, proszę Państwa. Jeśli go tutaj nie wczyta, to kto wie, może mieć spore ułatwienie. Może wczytać się później, gdyby nasi to wiedzieli, mogliby teraz atakować. Dziękuję Ci bardzo, panie Grejano Italiano. Fajny strzał teraz, zobaczcie. Grejano Italiano przesłał super chat za 14 zł. Weszło parę razy, nawet w silnik, no ale użył zestawu naprawczego gracz w tym obiekcie 277. Początek polskiego zespołu bardzo dobry. I teraz Tisek kończy 113 tego obiekta 277. Polacy mają już przewagę jednego czołgu. Baczat niestety się doczytał. Cześć panie Boczki, witam ciebie Leif Vikings. No niestety, ze złych wiadomości Baczat już gra. Polacy z przewagą ogromną, rzędu 3000 HP, 3200 to jest półtora dziesiątki. Długo mierzy Super Conquerorem Super Conquerora. Szuka weak pointa pod działem, ale ciężko. Ciężko, dobry strzał. I tutaj można byłoby próbować hajekami naturalnie, ale to ryzykowne. Gra na cierpliwość. Gra cierpliwości. Pamiętajmy o tym, że to Polacy muszą atakować, więc mam nadzieję, że
Są tego świadomi. Teraz mamy już siły zrotowane. Zobaczmy, że większość naszych czołgów jest przy kościele. Za chwilkę tutaj będzie jakiś atak. Mogą gracze tacy jak David i Rysiek próbować złapać ISA 4. I zobaczcie, idą haeki w ruch. Idą w ruch haeki. Oj, teraz nie weszło. Ale ja wam o tych haekach mówiłem już wcześniej. I teraz te miksy próbujące złapać ISA 4. To może wyjść. To może dać radę. Kisielkst multi. Ocenisz Kisek odcina od prawej strony. Rysiek teraz niestety wjeżdża trochę w pułapkę, traci bardzo dużo życia. Jeszcze Baczat strzela mu w tył. Ten IS-4 ma uszkodzony magazyn. Wybuchnie, nie wybuchnął. Ale jednak, no, zabrał trochę życia Rysiowi. Tak jednak wymiana wyszła moim zdaniem bardzo dobrze. I teraz obiekt 277 Hero na 2000 HP. No niestety na razie Rysio ładuje, David też teraz ładuje, więc dwa magazynki zespołu Invi są na razie nieaktywne. Rysiek podjeżdża już na blisko do ISA 4, tutaj wjechał w pułapkę tylko ISA 4, ale sam dał pecha. Jest podwójna presja kapa, dwa czołgi przyjmują bazę. Konrad podjeżdża, teraz widzimy pod zamkową, tak aby spotkać tutaj Super Conquerora. Ma walkę, którą ciężko będzie mu wygrać, bo Super Conqueror ma jednak lepszy DPM. I teraz dwa magazynki wyjeżdżające na ISA 4. David skupia się jednak na Super Conquerorze, aby pomóc Konradowi. Ta pomoc bardzo ważna. Konrad ma na hita Super Konia. Kończy go teraz, pięknie. No i 10 sekund dzieli polski zespół od triumfu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baza przyjęta. Polacy wygrywają drugą swoją bitwę. Jeszcze takie dwa zwycięstwa i są w domciu. Bardzo dobra bitwa w wykonaniu Invil. Porobili E100 i jeden AMX-50B. Niemcy skupiają się na zajęciu zamku, a my jedziemy na tory. Bardzo standardowa sytuacja i standardowy rozjazd na tej mapie. No, z tym standardowym rozjazdem to trochę przesadziłem. Polacy grają trochę bardziej ofensywnie. Aż tak bym tego standardowym nie nazywał, bo jednak nie dojeżdża się aż tutaj, tylko raczej gdzieś tam do J2, do H3. Tutaj widzimy, że jest dużo większa agresja. Nasi chyba czują, że coś tu śmierdzi. Coś tu jest nie tak. Nic nie widać. Gdzie oni są? Muszą być na górce. I faktycznie, zobaczmy, że Niemcy bardzo, bardzo szybko dali radę przemieścić się pod bazę polskiego zespołu. Tutaj nadzieją jest, że uda się zrobić jakiś damage na przejeździe. Uwaga! Są strzały, pan z fury oddał strzał, ale nie przebił. No i niestety drużyna niemiecka za darmo zaczyna przyjmować bazę, nie ponosząc żadnych strat. Dopiero teraz zobaczmy, udało się zadać damage w ISA-4. Dwa czołgi przyjmują bazę. To jest spora presja, ale nie największa, prawda? Mogło być zawsze gorzej, mogły być trzy czołgi. I teraz nasi będą wjeżdżać. Proszę bardzo, ładny strzał esety w 113 za 500. Gracz w tej esecie bardzo niebezpieczny. Kisek będzie z nim walczył. Eseta strzeliła. Trzynaście sekund. Czasu coraz mniej.
Apekowo Niemcy wyglądają lepiej. Teraz jeszcze ten Baczat, zobaczcie, strzelający w bok naszych. 3 sekundy, 5 sekund. Teraz baza zbita na szczęście, ale zobaczcie, jak to wygląda. Rysiek jest już bez pocisków i za chwilkę go tutaj zdejmą niemieccy gracze. Dokładnie. Nie wygląda to tak dobrze dla naszej ekipy. Wydaje mi się, że jednak z przewagą jest zespół Birne. Niemcy mają na razie tyle samo czołgów co my, ale więcej magazynków. Teraz Baczat i Lion ze świeżym magazynkiem strzela w Tiska, Tisek. No, fajnie tutaj dał radę się skitrać, ale nie przed desetą. Smi w obiekcie 277 na 100 HP. Raczej go zejmą. Topi tutaj Baczatem z trzema pociskami. Co wykombinuje? 277 pada i teraz pojedynek 113 z Baczatem. Nie przebił Baczatem. Duży błąd. Znowu nie przebił. I znowu nie przebił. Co tam się dzieje? Ale szkórka wodna, ten Baczat to jest progamer. Proszę państwa, taki progamer. Takiego Baczata chciałbym spotykać zawsze. Naprawdę. Gracz w Baczacie najpierw w pierwszej bitwie się nie wczytał. W drugiej prawy, lewy. I dobranoc. Wszystko odbite. Naprawdę jestem w szoku, co ten Baczat odwali tutaj. I w ten sposób Polacy za chwilę wyjdą na prowadzenie z dwoma rundami. To będzie już 3-1 piłka meczowa. Może internet jakieś lagi miał? Oczywiście mógł mieć jakieś lagi. Ja nie mówię, że nie. Nie wiem tak naprawdę. No, teoretycznie dałoby radę to wygrać, ale praktycznie no to już niekoniecznie. O! Za zero. A gdyby mierzył tym Baczatem, to kto wie, mógłby zdjąć Aimixa. 2 minuty 20 sekund. Baczat musi zaatakować. Nie wiem, czy ten Baczat zdaje sobie sprawę z tego, że ma 2 minuty. Wygląda to bardziej tak, jakby on grał na czas, a tego czasu już po prostu nie ma. Teraz Konrad powinien go zobaczyć. O! Widzą się. I strzał za 100. Oj, 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 teraz potężna seria. No i Baczat i on pada, nie zdjął niestety nikogo. Mierzył, mierzył, myślałem, że kurde, może coś trafi, ale nic z tego. Polacy gwarantują sobie zwycięstwo w czwartej rundzie. No i teraz Birne, jak nie wygra, to już mają koniec. Polacy są o włos od przejścia do kolejnej rundy. Zobaczmy wynik. Najwięcej zrobiło Esto, potem był Baczat i AMX50B. W zespole Birne.
A w polskim zespole najwięcej zrobił David 4600, potem był pan Sfury, super konkurent robiąc 4000. Rysiek poległ, zrobił mało, ale to byłoby dziwne. Czyli to by oznaczało, że Polacy znowu w ataku. Tak jest. Polacy po raz kolejny niestety atakują. To fakt. Będzie trudno. Nie wiem, czemu nie ma dźwięków. Coś jest z dźwiękami. Powinny być, ale nie ma dźwięków. Chyba się zepsuły. Polacy na południu mapy, Niemcy na północy, E3 ustawiona w sektorze A4, widzimy tutaj zabezpiecza bazę 1, reszta sił jest skupiona bardziej na bazie numer 2. Rysie jeździ po środku, szuka czołgów, wykrył Super Conquerora. Bardzo, bardzo ładna kampa. Invi na razie nie wie, jak to ugryźć. Ale patrząc na ustawienie, wygląda jakby bardziej chcieli atakować tą bazę na linii 890, prawda? Bazę numer 2. Tak jest. Kumulacja sił ma miejsce na bazę numer 2. Tutaj widzimy już 2 IS-7, 113 podjeżdżające. Niestety pod spodem CSA-63, co jest akurat tą wiadomością. Dla naszych. A tu dwa super konie, kurde. Przykampione w krzakach połamanych. No CS ma jedną funkcję, podświetlać ten kontratak ewentualny. Aby nasi mogli się przygotować, przemieścić i przygotować na te jadące siły. Lacą blindy, nasi kombinują jak tutaj go dopaść, ale nie ma szans, żeby taki blind wszedł. Na razie lata to wszystko za wysoko. Mierzą nie tam, gdzie powinni. Ale tak tym CS-em stoisz, naprawdę ciężko byłoby go trafić. Cztery minuty, 40 sekund. Tisek blinduje ekran Wagnem. Super Conqueror, widzimy, że poniósł spore straty. Zostało mu 1100 HP i do tego ma uszkodzony magazyn amunicyjny. I teraz nasi podjeżdżają. Po tej ładnej serii w Super Conquerora czas na jakieś uderzenie. W końcu 4 minuty do końca. Dobrym pytaniem jest, czy ten Super Conqueror w ogóle ma apteczkę. Jak nie ma, no to ma przerąbane na moje oko. Cztery minuty. Polacy muszą się śpieszyć. Podjeżdżamy coraz pewniej. Graiano Italiano, bardzo dziękuję. Graiano Italiano przesłał super chat za 48 zł. Na lepszy dzień i poprawę zdrowia. Dziękuję bardzo. I pół minuty nasi muszą tutaj, moi drodzy, reagować, dlatego widzimy, że IS-7 skupiło na sobie uwagę.
40 sekund. Super Conqueror bardzo mądrze gra na wieżę. No nie wiem, czy to wygramy. Z jednej strony Hero jest na hita, z drugiej strony mamy dwa ogryzki. Kubaza i Tiska. David ma dużo życia, ale Kubas jest na strzał dla Esmiego w Superkoniu. Dwie minuty, 23 sekundy do końca. Tisek obijany burzakami, zostało mu już tylko 9 HP, a ostatni strzał zabrał mu 30. 50 sekund do końca. Coraz mniej czasu. Nasi widać, że nie chcą tutaj wyjeżdżać, wiedząc, że rywale mają dobre pozycje. Robią po prostu presję kapa, to jest ich największa nadzieja w tym momencie. Tylko że nawet jeśli zniszczą trzy czołgi, to reszta może po prostu zbić kapa i pojechać sobie i tyle. Baza jest dekapowana. Ta trójka jak pierdyknie Kubazowi, to nie będzie czego zbierać. Minuta, 23 sekundy. David próbuje teraz zaatakować chyba od boku Superkonia albo trójkę, nie wiem kogo. Fokusuje Super Conquerora i teraz ta trójka z zabitym ładowniczym. Teoretycznie jest do wzięcia w dwa ognie. Tisek cały czas tym crankbacknem na ogrysku robi damage, mimo że ma 9 życia, to wciąż strzela. I teraz widzimy, że HP-kowo to już jest przez drużynę Invil sytuacja opanowana. No tylko ten czas nieszczęsny, prawda? 50 sekund. Pan Scott próbuje blokować. Stracimy teraz dwóch graczy, 40 sekund. Wydaje mi się, że raczej tego nie da rady zrobić. Czasu musi zabraknąć. Pewna pecha? Nawet nie strzeli w tej sytuacji polski gracz w Kranwagnie, niestety. No i 24 sekundy. Walka Ryśka z CS-em. 16. 15, 13, 12, 11. 10. Rysiek wygrywa. I proszę Państwa, mimo że było bardzo mało czasu, Polacy zdobywają czwartą rundę i tym samym przechodzą do kolejnego etapu, gdzie prawdopodobnie zmierzą się z holownikami. Bardzo mało było czasu, naprawdę tam mówię, chyba nie zdążą już, ale jednak jakoś się udało, jakoś to wszystko połączyli czasowo i w ostatniej chwili wygrywamy czwartą rundę, a że gramy do czterech, to jest to już koniec i nasi są w kolejnym etapie. A zespół Birne trafia do drzewka przegranych. Kto typował tak jak ja? Pierwszy mecz ma dobrze obstawiony.